Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Między mitem a rzeczywistością. Najważniejsze wydarzenia XX wieku. Witamy Państwa z przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. A dzisiejszymi gośćmi są profesor Włodzimierz Suleja, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, specjalizujący się w historii politycznej Polski XIX i XX wieku, w tym w dziejach opozycji i oporu w PRL. Dr Paweł Sasanka, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, zajmujący się historią polityczną Polski po 1945 roku, szczególną uwagę poświęcając kryzysom w PRL, w tym procesowi odwilży prowadzącemu do zmian politycznych w roku 1956. Oraz dr Robert Spałek, historyk z oddziału IPN w Warszawie, badający historię polityczną Polski w latach 1939-89, ale przede wszystkim koncentrujący się na dziejach stalinizmu i komunistów w Polsce Ludowej. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 65. rocznicę odwilży. Już przed wakacjami w ramach jednego ze spotkań tego cyklu staraliśmy się na ten proces spojrzeć. Dzisiaj będziemy próbowali pogłębić tamto spotkanie, pogłębić tamto spojrzenie. Przede wszystkim koncentrując się na tym, co wydarzyło się 65 lat temu, czyli w październiku 56 roku, i będziemy chcieli troszeczkę porozmawiać także o konsekwencjach zmian politycznych, które wówczas miały miejsce. Ale chcielibyśmy, jak zawsze w czasie tego cyklu, zacząć od takiego nieco szerszego spojrzenia. I tu pierwsze pytanie do profesora Włodzimierza Sulei. Prosiłbym pana profesora o nakreślenie sytuacji w bloku sowieckim po śmierci Stalina. To znaczy, co się wówczas wydarzyło, jak bardzo różniła się logika zmian między centrum imperium, czyli Związkiem Sowieckim, a krajami satelickimi. I czy śmierć sowieckiego dyktatora oznaczała, że te zmiany w polityce, które później nastąpiły, rzeczywiście były nieuchronne, czy też wydarzyło się coś jeszcze, co sprawiło, że logika dziejów była akurat taka, a nie inna? No rozpocznę od tego, dziękując za udzielenie głosu, że pewnie były nieuchronne, skoro się potoczyły tak, jak się potoczyć miały. Natomiast pytanie jest nadzwyczaj obszerne, no bo obejmuje okres, no, niby w całości dziejów niewielki, lat mniej więcej 3, ale istotnie rezultat tego wiekopomnego wydarzenia, jakim było odejście, no tu można różne przymiotniki przytaczać, kto to był, i też pytanie, czy odejście w sposób całkowicie naturalny, czy jak chce autor Hanow, w wyniku spisku Berii, działo się to. Miało to oczywiście przełożenie, tak jak tu było powiedziane, na cały blok. Natomiast najpierw rozgrywka tyczyła się samego Związku Sowieckiego. Rozgrywka w obrębie ówczesnej elity władzy, która po śmierci dyktatora próbowała sobie na nowo ułożyć rzeczywistość. I to jest też zdumiewające, że powiedzmy mechanizm, jak to bardzo ładnie Ilja Ehrenburg ujął, odwilży, był tam szybciej wprowadzony w życie niż w pozostałych krajach bloku, gdzie po śmierci Stalina nastąpiło dokręcenie śruby w przeciwieństwie do luzowania, które miało miejsce w samym Związku Sowieckim. Natomiast powiem w ten sposób, że owych diadochów w obrębie elity władzy imperium, no, było przynajmniej kilku. I zanim pojawił się ten, który ostatecznie demaskował Stalina, czy Nikita Chruszczow, to wcale nie było oczywiste, że on to miejsce zajmie, że on będzie tym, który rzeczywiście będzie wprowadzał bardzo ograniczone, ale jednak zmiany, bo zdawać by się mogło, że schedę przejmie jednak właśnie Beria, że będzie to no, swoista kontynuacja, choć dla ówczesnych obserwatorów sceny politycznej okazało się, że właśnie Beria poszedł w inną stronę, że powiedzmy to cofanie się czy ograniczanie represyjnego systemu z nim tutaj było związane.
Natomiast oczywiście no, można powiedzieć tak jak Gebiaszu Hemara, kiedy nastąpiło jego wyeliminowanie, to pojawiły się właśnie takie postacie jak Chruszczow, jak Malenkow, no, wypłynął z powrotem Mołotow i było to działanie, które polegało zapewne na zrozumieniu, że przedłużanie tego systemu represyjnego już nie będzie miało miejsca, że po prostu nie będzie możliwe, że wytrzymałość nawet tego społeczeństwa jest taka, że najprawdopodobniej może to grozić no, rozmaitego rodzaju konsekwencjami, łącznie z jakimś wewnętrznym buntem, również czego nie można było nie brać pod uwagę. Ale jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest rozgrywka w obrębie no, szczytu władzy w samym Związku Sowieckim, a czym innym jest to przełożenie na blok, gdzie stalinizm miał się dalej bardzo dobrze. Gdzie, jeżeli patrzymy tylko z polskiej perspektywy, to mamy przecież to apogeum w sumie represji, choć nie są to represje tak krwawe, jak miało to miejsce wcześniej. Jeżeli patrzymy na pozostałe kraje satelickie, to też nie ma jakichkolwiek oznak, że nastąpi tutaj zmiana. Nie ma jakichkolwiek oznak, że ten system będzie łagodniejszy, że ten system będzie w inny sposób funkcjonował niż jest to do tej pory. Jest zaostrzanie. Tu klasycznym przykładem właśnie są Węgry, gdzie to jest jeszcze mocniejsze niż powiedzmy nawet w Polsce. Dalej są procesy polityczne, choć jest to wszystko no, może troszkę inaczej poukładane. Dalej jest trzymanie społeczeństwa w bardzo twardych ryzach, choć no, te oznaki takiego budzenia się do zmiany są od 1955 roku widoczne, chociaż znów jeszcze raz powiadam, bardziej u nas niż gdziekolwiek indziej. No, ale do tego jeszcze oczywiście przy wszystkich zmianach, które mają miejsce, trzeba dołożyć jednak, i myślę, że do tego też podejdziemy, kontekst międzynarodowy, bo to jest przecież czas zimnej wojny, która jeszcze się nie kończy, choć w horyzoncie nieodległym od śmierci Stalina tę zmianę widać. No i to są te wszystkie procesy, które się wiążą a z dekolonizacją, z zmianami dotyczącymi też wewnętrznych, ogólnoeuropejskich tutaj regulacji, ale myślę, że to jest czas na kolejną fazę wypowiedzi. Dziękuję bardzo. I teraz prosił pana doktora Pawła Sasankę. Właśnie rok 53, śmierć Stalina dla bloku wschodniego, data symboliczna, data, którą mamy zapisaną właściwie w każdym podręczniku historii. No ale właśnie, ta logika wydarzeń nad Wisłą toczy się w zupełnie innym rytmie. I teraz, jeśli byśmy z jednej strony byli w stanie bardzo syntetycznie pokazać logikę tych zmian nad Wisłą, ale przede wszystkim skupiając się na tym, dlaczego, czy jakie były przyczyny tego, że to, co działo się w PRL-u, miało inny rytm niż to, co działo się w sercu Sowieckiego Imperium? Bardzo dziękuję za oddanie głosu i zanim może przejdę do tego, co działo się nad Wisłą, podzielę się, właśnie zacznę od, powiedziałbym, podzielenia się opinią na temat tego, na ile było to nieuchronne, a od czego zaczęliśmy tą dyskusję, a myślę, że no, dzisiaj nie ulega wątpliwości, że no, zmiany były nieuchronne po śmierci Stalina, biorąc pod uwagę no, to, że cały ten system, począwszy od, powiedziałbym, od samego początku, jego elementem czy fundamentem założycielskim był terror, który i tego, że cała dynamika systemu tak naprawdę w 52-53 roku coraz wyraźniej się wyczerpywała, a jego zwornikiem był Stalin. W momencie, kiedy jego zabrakło, jego najbliżsi współpracownicy, niezależnie od tego, że rządzili potężnymi fragmentami czy częściami imperium, no również sami żyli w strachu, tak? I w momencie, w którym no jednym z ich postanowień, tak, takim niepisanym paktem było to, że trzeba skończyć z powszechnym terrorem, przejść na terror selektywny, już nie tak rozpowszechniony. A to był no, element, który był zwornikiem całego systemu, który wpłynął na dynamikę dalszych wydarzeń. Kolejne lata to jest tak naprawdę szukanie tego, jak ten system ma funkcjonować bez
tak rozpowszechnionego, bez terroru, na którym opierał się do tej pory. Natomiast przechodząc do tego, dlaczego ta odwilż, czy przebieg odwilży nad Wisłą wyglądał inaczej. Myślę, że powinienem zacząć od tego, że na dobrą sprawę do końca nie wiemy. To znaczy przecież wiemy, że wtedy, kiedy przywódcy polscy pojechali na pogrzeb Stalina, Berman miał okazję do krótkiej rozmowy chyba z Berią. No i gdzie krótko zasygnalizował chęć uderzenia w kościół i dowiedział się, że na razie nie. Więc to uderzenie zostało wstrzymane. Dopiero po upadku Berii to uderzenie przeszło, ale w tym samym momencie ekipa kremlowska poleciła rozpocząć zmiany w NRD i na Węgrzech, przy czym ten nowy kurs ogłoszony na NRD, ta zmiana Wajchy była tak gwałtowna, że przyczyniła się do wybuchu społecznego, przyczyniła się do wybuchu powstania. A paradoks polega na tym, że delegacje NRD i Węgier zostały zaproszone w jednej turze, w kolejnej turze mieli być na Kremlu przyjęci przywódcy Polski, Bierut z Bermanem. Zastanawiam się, jakby się potoczyła historia, gdyby ta kolejność wezwania była inna. Ewentualnie, i myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź, z punktu widzenia tak zwanego kolektywnego kierownictwa, sytuacja w Polsce nie wymagała tak pilnych zdań, jak było to w przypadku NRD, a z NRD dopływały alarmujące informacje na temat tego, co się dzieje, jak wygląda to przyspieszone wdrażanie socjalizmu, czy też jak to wygląda na Węgrzech, i być może właśnie od tych krajów zaczęto. Dynamika i podstawowe fakty składające się na odwilż w Polsce są oczywiście znane. To, że ta odwilż była długo opóźniona, że nowej dynamiki nadało jej dopiero ucieczka Józefa Światły i jego audycje nagłaśniające funkcjonowanie aparatu represji, no i obnażające kuchnię władzy, które przyczyniły się do fermentu w aparacie władzy i nadały nową dynamikę odwilży. Ale też trzeba powiedzieć, że do pewnego momentu cała ta odwilż postępowała w rytm zaprojektowany w Moskwie i właśnie dopiero od pewnego momentu zaczęła toczyć się swoją własną dynamiką. Pierwsze zmiany, takie zmierzające do ograniczenia, do zahamowania zbrojeń, to jest jesień 1953 roku. Druga taka zmiana, która miała charakter tak naprawdę we wszystkich krajach bloku, no to jest drugi zjazd PZPR, który miał miejsce w 1954 roku, który był cyklem zjazdów, które się odbywały we wszystkich krajach bloku, w myśl, powiedziałbym, polityki zaprojektowanej w Moskwie. I dopiero od pewnego momentu ta dynamika zaczęła być inna i wyłamywać się z tych wstępnie zaprojektowanych ram. No, natomiast wyłamała się ostatecznie dopiero w momencie rozpoczęcia obrad i 20. zjazdu KPZR, a zwłaszcza powiązanego z tym, że umarł Bierut, co myślę zupełnie zdestabilizowało sytuację. I myślę, że tyle. Tak, jeszcze pan profesor Suleja Adwocer. Przepraszam, że wchodzę w głos, ale tutaj bardzo ważne dwie rzeczy. Pan doktor podniósł te, które właściwie na które powinienem wskazać. Jedno tylko sygnalnie, że bardzo często się zapomina, czy nie bierze się pod uwagę, jakoś to wypada, że pierwszy przejaw buntu realnego wiązał się właśnie z NRD, że to wystąpienie w 1953, oczywiście ono się wiąże z tym, co pan określił mianem zmiany Wajchy, ale to też było troszkę na takiej zasadzie, że klasa robotnicza właściwie jest tym hegemonem. Okazało się, że nie jest hegemonem, ale to mówię, to pomijam. Natomiast na drugą rzecz, na którą warto wskazać.
Otóż system sowiecki był systemem tego jedynowładztwa, no jednak 3 dekady tak silnie trwającego. I zdawać by się mogło, że to w tę stronę pójdzie. W tę stronę zresztą Beria zmierzał. Natomiast po wyeliminowaniu no fizycznym, bo w końcu go rozwalono Berii, to kolektywne kierownictwo wprowadziło inną rzecz, że skończyło z fizyczną represją. I na to trzeba wskazać. Oni się czuli w jakimś sensie bezpieczniejsi. Wiadomo było, że może stracić władzę, ale nie straci głowy, czego do tej pory nie było, no bo Stalin przygotowywał kolejne ekipy, które zastępowały ekipy następne, ale eliminując fizycznie również tych, z którymi było do czynienia. To też jest istotne, biorąc pod uwagę tę zmianę w obrębie bloku, która tutaj nastąpiła. To tyle. Bardzo dziękuję i przechodzimy do pana doktora Roberta Spałka. Mamy nakreśloną tą logikę zmian i w sercu imperium, i w imperium zewnętrznym, w państwach satelickich. No i będziemy chcieli w dalszej części dyskusji pokazywać, jakie były zmiany pomiędzy tym modelem sprawowania władzy przez Bieruta, a tym, który później będzie wprowadzał Gomułkę. Ale najpierw prosiłbym, abyśmy się przyjrzeli temu, co dzieje się po 1953 roku z modelem sprawowania władzy przez Bieruta? Czyli na ile to, jak Bierut rządzi PRL-em, jakimi narzędziami się posługuje w latach 48-53, różni się od tego, co będziemy obserwowali w latach 53-56, na ile nim także, czy jego pozycją, chociaż pewnie w nikłym zakresie, wpłynęła śmierć Stalina i czy tą pozycję zdestabilizowała? Dzień dobry Państwu. Żeby powiedzieć o tym, co zdefiniowało moim zdaniem taką praktykę sprawowania władzy przez Bieruta, ja się troszeczkę cofnę w czasie do okresu tuż powojennego, bo chcę zwrócić uwagę na takie indywidualne naznaczenie. Wydaje mi się, że czasami różne wydarzenia osobiste, które odbijają się w ludzkiej psychice, potem stanowią taką matrycę na dalszą część życia, do której człowiek się po prostu odwołuje, nawet nieświadomie. I u Bieruta wydaje mi się, że takim przełomowym wydarzeniem było lato, jesień 1944 roku, kiedy on pierwszy raz dwukrotnie spotykał się ze Stalinem. I kiedy w sierpniu 1944 roku ze Stalinem widział się po raz pierwszy, to był zresztą ciekawy czas, bo Bierut był wtedy człowiekiem bardzo biednym, nawet chyba dzień czy dwa dni wcześniej jeszcze nie miał swojego garnituru. Przyleciał do Moskwy, był witany z wielką pompą, czerwony dywan, grała orkiestra, no, był szefem Krajowej Rady Narodowej, witany niczym prezydent. Więc to pierwsze spotkanie było takie, że przywitano go niemalże jak króla, ale już drugie na jesieni, na przełomie września i października, było takim spotkaniem, kiedy Bierut doznał nieprawdopodobnego afrontu, nawet chyba w środowiskach komunistycznych. Skracając bardzo szybko, powiem tylko tyle, że odbyło się specjalne posiedzenie, spotkanie, potem po tym posiedzeniu poświęcone sytuacji w Polsce i to już była taka sytuacja prywatna, kiedy towarzysze i polscy i sowieccy sobie po prostu popili, pojedli i popili i w pewnym momencie, to jest opisane, nawet Gomułka o tym wspominał, Stalin i Mołotow wzięli Bieruta pod ramiona, zaprowadzili na bok i tam go po prostu potwornie zrugali. Najgorszymi wyrazami, ja ich tutaj nie będę powtarzał, najładniejszy z tych wyrazów to był: ty durniu, co robisz w Polsce, tak? I później Bierut został po prostu doprowadzony do pionu. A o co chodziło? Otóż oni uznawali, że komuniści w Polsce za bardzo delikatnie obchodzą się z opozycją, z Kościołem, że nie przeprowadzają takiej generalnej przemiany w wojsku nowo powstającym już na terenach tych przejmowanych przez Sowietów, a w perspektywie przez Polaków. I to myślę, że bo Bierut potem się dzielił na posiedzeniu biura politycznego tą opowieścią i oni wszyscy zrozumieli, oni to wiedzieli, ale to był taki bezpośredni sygnał, że no nie będzie żadnego Wersalu, tak? A pamiętajmy o tym, że rozwiązanie KPP, zamordowanie wszystkich przywódców Komunistycznej Partii Polski, to wtedy było raptem kilka lat wcześniej. To my dzisiaj z tej perspektywy, tak czasami nam się wydaje, że to zupełnie inna epoka. Nie, oni jeszcze oddech śmierci swoich starszych kolegów czuli na plecach. Potem była druga taka sytuacja, ona była związana z aresztowaniem 16. O tym myślę też nie wszyscy wiedzą, a ci, którzy wiedzą, to często nie pamiętają. Znowuż w skrócie.
Bierut próbował z Sierowem porozumieć się co do tego, to może być zaskakujące, żeby niektórych przedstawicieli podziemnego państwa podziemnego, tych z tej szesnastki, którzy później byli aresztowani, Bierut uważał, że propagandowo byłoby dobrze, żeby niektórych z nich wykorzystać do rządu tymczasowego, przyszłego tymczasowego rządu jedności. No. I prowadził te dyskusje, próbował skontaktować z Sierowem, próbował skontaktować się ze Stalinem. Słowem, można uznać, że wydawało mu się, że ma na tę sytuację jakiś wpływ. Oczywiście został później kompletnie pominięty, zaskoczony tym, że ci przywódcy byli aresztowani, ale on nawet nie śmiał, że tak powiem, pisnąć. Natomiast Gomułka już postępował inaczej. Gomułka potrafił nawet o tę sprawę, oczywiście w sposób wyważony, ale upomnieć się u Stalina. Dobrze, ja te wątki kończę, bo one są tylko jakby wstępne, ale moim zdaniem pokazują taką właśnie matrycę, pewien mechanizm strachu, który i tak był przyporządkowany do komunistów, bo przecież oni wiedzieli, że te władze dostają wprost z rąk Moskwy, ale ta sytuacja indywidualnie myślę, że miała bardzo duże znaczenie. I teraz tak, proszę Państwa, czym się różni moment, kiedy Bierut sprawuje władzę? Jeśli można jednak pogłębić ten wątek, to znaczy, bo to wydaje mi się, że jest niezwykle ciekawe. Czy jeśli mamy tą sytuację, w której Bierut się cofa, Gomułka tak. jest w stanie pewne żądania przedstawić, to czy możemy powiedzieć tak, że ta podmiotowość, czy umiarkowana podmiotowość przywódców PPR-u, a później PZPR-u jest bardziej uzależniona od cech osobniczych, czy jednak bardziej wynika z tego modelu kontaktów między centrum, imperium a peryferiami? Czy jest to miks obu? Moim zdaniem bezwzględnie jest, z tym, że ten sufit, że tak powiem, tej możliwości ruchu był bardzo krótki, co widać już w połowie 1948 roku. To jest naprawdę inny wątek, ja go nie chcę tutaj poruszać, ale Gomułka potrafił w Moskwie i nie tylko w Moskwie, bo potrafił też z tutaj reprezentantami władzy sowieckiej, potrafił dopominać się, skarżyć się na te wywózki fabryk, rozmontowywanych fabryk, dobrych mebli, maszyn z ziem zachodnich przez Sowietów. On się o to wykłócał. On potrafił mówić o tym również z Sowietami albo na posiedzeniach biura politycznego otwartym głosem, że NKWD może i słusznie czyni, aresztując tych czy innych ludzi, ale to my powinniśmy robić. Oni powinni nas dopytywać, my powinniśmy mieć tę siłę. Panie profesorze, widzę, że pan kiwa głową, zaraz będziemy najwyżej polemizować. Ja znam dużo tego typu relacji i jestem gotów tego zdania bronić. Natomiast chcę przejść dalej, bo ja jakby najważniejsze dla mnie jest... Jeśli można, panie doktorze, za chwilkę panu pozwolimy dokończyć, bo to jest kluczowe pytanie. Natomiast wykorzystamy to, że pojawiły się emocje. Ja nie słyszę. Słabo tutaj słychać. Za chwileczkę pozwolimy panu doktorowi dokończyć, ale wykorzystując to, że pojawiły się emocje, pozwolimy panu profesorowi... Znaczy to, broń Boże, żeby całkowicie polemicznie tutaj się odnieść, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale on w moim przekonaniu wynika z tego... Ja nie kwestionuję, że Gomułka inaczej, że Gomułka potrafił, no użyję terminu kolokwialnego, mękolić wobec Rosjan, ale to wynika z faktu, że Gomułka miał tutaj inny rodzaj, nie tylko wyobraźni, ale i doświadczeń. Proszę pamiętać o tym i myślę, że tu sprzeciwu nie będzie, że Bierut miał jednak też te uwarunkowania agenturalne, mówiąc w najkrótszy sposób. I on wiedział dokładnie, co jego ci inni zlecenodawcy są w stanie zrobić. A Gomułka, znaczy Bierut inaczej, Bierut się otarł o, można powiedzieć, nawet ten moment, że mógł być zagrożony w latach 30., prawda? On jednak no, był za mały jeszcze i poza tym inną rolę pełnił, żeby tam być wzięty i nie wrócić. A Gomułka w ogóle był poza tym. To był działacz bardzo niskiego szczebla i tak jak mówicie panowie, rzeczywiście zlikwidowano całe kierownictwo. Jeżeli szukano w 43., 44. roku kogoś, kto mógłby program napisać, to jedna osoba się znalazła i to ciężko chora, no to to pokazuje skalę tych, powiedzmy, personalnych zniszczeń, które wtedy były dokonane. I Gomułka jakoś, ja nie wiem, z czego to tutaj wynikało, on generalnie najprawdopodobniej tego zagrożenia nie czuł, tak jak Bierut.
To jest ta w moim przekonaniu różnica. I biorę tak, pan słusznie mówi o tym epizodzie związanym ze Stalinem Mołotowem, tam istotnie grube słowa padały i to takie, że no, język rosyjski jest bogaty. I tu, no, mogło to rzeczywiście wyglądać nadzwyczaj dramatycznie, bo to nawet niedelikatne słowo, tam no, szkoda gadać. Natomiast Gomułka z czymś takim się nie zetknął. I on rzeczywiście, no zresztą to widać później po jego zachowaniu, że on miał inny format i dlatego mógł, powiedzmy, tak występować. Nawet jeżeli obrugany został, też bywał obrugiwany, to on to inaczej odbierał. Znaczy, można powiedzieć inaczej, Bierut zasadnie się więcej bał. I to chyba to jest na tej zasadzie. Tak, ale właśnie oczywiście to są już kwestie indywidualne, jak kto interpretuje czyjeś zachowanie. Ja będę uważał i będę twierdził, że to zachowanie Bieruta i zachowanie Gomułki nie wynikało z tego, że któryś z nich miał trudniejsze doświadczenia, czy życie go bardziej przestraszyło, tylko właśnie wynikało z kwestii konstrukcji psychologicznej własnej. Bierut według mnie był człowiekiem dosyć takim sterownym zewnętrznie, niezbyt lotnym, bez wielkiej charyzmy, natomiast Gomułka mimo braku wykształcenia, mimo braku ogłady i pewnego takiego prostactwa w sytuacjach publicznych, był nie tylko gejzerem emocji, ale był gejzerem pomysłów, miał niewątpliwie, że tak brzydko powiem, kulawą, ale niewątpliwie ciekawą i miejscami bardzo rozwiniętą inteligencję. Więc myślę, że to poza tym on miał bardzo silne poczucie, bardzo, bardzo z naszego punktu widzenia takiego stereotypowego, jak sądzę czasami. Wydaje mi się, że Gomułka miał dziwnie silnie połączone, spięte takie dwa silne przekonania. On na przykład Mikołajczykowi powiedział kiedyś, że on najpierw jest Polakiem, a potem jest komunistą. Ja znowuż mówię rzeczy, które w zetknięciu z tym, jak Gomułka się zachowywał w latach 44-48, kiedy był często najbardziej zapiekłym, najbardziej, że tak powiem, rozgorzałym i namawiającym do krwawej rozprawy nie tylko z podziemiem zbrojnym, ale z PSL-em, z niektórymi PPS-owcami. No właśnie, ale jego postać nie da się tak dwuwymiarowo przedstawić. Ja jeszcze, panie profesorze, słówko, bo chciałem jeszcze powiedzieć o tym klimacie bierutowskim, bo nie zapominajmy o tym, że Bierut rządził w zupełnie innej sytuacji, atmosferze niż później Gomułka po 56. To był ciągle okres powojenny. Naprawdę przelotem tylko mówiąc. Ogromna bieda, czasami głód. Nie wiem, brak szkół, takie podstawowe sprawy. Z drugiej strony jeszcze ciągle pamięć ludzi o nie tylko wojnie, ale świeża pamięć o demokracji przedwojennej. Jak kulawa ta demokracja była, tak była, czy nawet można powiedzieć, jej nie było, ale była wielopartyjność. Poza tym pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Do 50 roku tak naprawdę istnieje jeszcze w Polsce Stronnictwo Pracy. Jeszcze chwilę wcześniej było obijane całkowicie ubezwłasnowolnione, ale jednak PSL. Ludzie w tych partiach, to już były resztki, niedobitki, ale jeszcze myśleli systemem okupacyjnym, przedwojennym. Natomiast kiedy przychodzi Gomułka po 56 i rządzi, on już rządzi innym społeczeństwem. I to nawet nie jest kwestia tylko jakby upływu takiego małego pokolenia, tylko kwestia, jak to społeczeństwo, brzydko mówiąc, zostało mocno przemielone. Poza tym pamiętajmy, za czasów od 48 do lat 50. ile toczy się procesów politycznych, jak ta sytuacja ciągle wewnątrz partii jest niepewna, bo rzeczywiście Bierut pchany intencją Moskwy doprowadza do rozliczeń w PPR-ze, tak? Ale on też, jeszcze bardziej Berman, w każdej chwili może liczyć się z tym, że oskarżenie padnie również na niego. To był tak dziwny system, tak, że tak powiem, nieskuteczny wewnętrznie, że potrafił, że tak powiem, zjadać sam siebie. I teraz tak, pamiętajmy o tym, że będę już kończył, ale powiem,
To był w zasadzie, my postrzegamy często, że ten system sprawowania władzy wyglądał w ten sposób, że była Moskwa i tutaj Bierut, tak? Taki trochę jednowładca, który dookoła miał oczywiście Mińca, miał Bermana, ale że tak to... Tymczasem nawet tylko w Polsce, w Warszawie, patrząc na to, ten rozkład tego systemu władzy, to znaczy jakby rozkład wpływów, był zupełnie inny, bo oczywiście nie ma, myślę, że to jednak nie powinniśmy tego podważać, że Bierut, Berman, ta trójka i współpracujący z nimi zależnie od różnych spraw, czy to przy wojskowości OHA, czy przy sprawach związanych z bezpieką Romkowski, czy tam Nowak, no, różni byli pomocnicy do różnych spraw przy Kościele, kto inny. Oni tutaj rzeczywiście byli głównymi odbiorcami poleceń Stalina czy później Chruszczowa i jakby ich zadaniem było zaadaptować to do tutejszej sytuacji, a przy tej okazji mieli możliwość, że tak powiem, do wykazania swojej krwawej inwencji. Ale oni musieli się liczyć bardzo z różnymi kanałami wpływów sowieckich w wojsku i w bezpiece. W bezpiece cywilnej, w bezpiece wojskowej. Bierut, Berman z boku mieli Rokossowskiego od 50 roku, który może nie był aż tak bardzo umocowanym człowiekiem Moskwy, ale jednak był bezpośrednim człowiekiem stamtąd. On po prostu, no, można powiedzieć, informował. No, on był z ich punktu widzenia donosicielem. Bierut wykłócał się z Rokossowskim o wpływy nad wojskiem. Dobrze, bezpieka. Bierut, Berman mieli większe wpływy, ale też oni nie wiedzieli, które z tych notatek, które oni odbierają, a ślęczeli dniami i nocami nad tymi materiałami, które z tych notatek szybciej wędrują do Moskwy. Także to był bardzo grząski grunt. I ostatnia rzecz, ambasador. Ambasador, który był takim uchem, okiem Moskwy i jest no, znana taka sprawa, to był 53 rok, Georgi Popow, który napisał w jednym ze swoich raportów, notatek o tym, że Bierut nie nadaje się do rządzenia Polską i on by nie trzymał kogoś takiego jako, no, tam przewodniczącego partii sowieckiej na jakiejś tam dzielnicy moskiewskiej nawet. Do Bieruta to doszło, Bierut się wściekł, znaczy wściekł, no wściekł się, też był człowiekiem. Napisał, jakby odniósł się do tych słów i tutaj są, no, już różne, jedni twierdzą, że to wskutek tej interwencji Bieruta, inni mówią, że jakby co innego spowodowało. W każdym razie wkrótce Popow został odwołany, ale tak czy inaczej Bierut postawił się Stalinowi w takiej sytuacji, że powiedział, jeżeli ja się nie nadaję, to ja w każdej chwili mogę zrezygnować. Także oni działali pod różnymi, że tak powiem, naciskami i to była zupełnie inna sytuacja niż później Gomułka, który współpracował z Chruszczowem, któremu, no, bardzo zależało na utrzymaniu spokoju w PRL. To tyle z mojej strony na razie. Dziękuję. Zanim panu profesorowi jeszcze pozwolimy... Jedno zdanie, dosłownie jedno zdanie, które może w jakimś sensie puentować to, o czym tutaj była mowa przez pana doktora. No bo to Gomułka powiedział, ale myśleli tak wszyscy z kręgów tej wierchuszki komunistycznej krajowej, to słynne sformułowanie: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. I oczywiście to była władza, która przyszła na bagnetach, jak się słusznie mówi, ale oni głęboko w to wierzyli, że tu zostaną. Natomiast nawiązując do tego, o czym pan mówił, to, że tak powiedział Gomułka, że tak myślał Bierut, że tak myślał Berman, nie oznacza, że oni nie mieli świadomości, że niekoniecznie to on musi być tym, który tę władzę będzie sprawował. To jeszcze tylko bym prosił pana doktora o jedno, dwa zdania takiego pogłębienia. Chodzi mi o ten moment przejścia, to znaczy gdy pojawia się koncepcja kierownictwa kolegialnego w partii, czy to zmienia pozycję Bieruta wewnątrz, no, już wtedy PZPR-u? To jest trochę skomplikowana sprawa, bo formalnie zmienia. Bierut przecież w pewnym momencie na 2 lata zostaje premierem. Rośnie rola, faktyczna rola Cyrankiewicza. Berman zostaje pozbawiony kilku funkcji, znowuż formalnych, ale praktycznie cały czas jest do końca 55 roku najważniejszym załóżnikiem i pomocnikiem Bieruta. Natomiast moim zdaniem dzieje się jeszcze jedna ważna rzecz. Bierut czuje się słabszy, dlatego, bo
mówiąc tak trochę żartobliwie, jego podwładni, jego partia zaczyna mu brykać. I to widać najdobitniej, ja chyba o tym mówiłem na naszym poprzednim spotkaniu, to widać najdobitniej w listopadzie 1954 roku, kiedy dochodzi do takiego dużego, kilkudniowego w Warszawie spotkania w zasadzie wszystkich najważniejszych, tam 30 parę osób chyba bierze udział w tym posiedzeniu, wszystkich najważniejszych, no powiedzmy to, kierowników partii, a jeśli nie wszystkich, to większość z nich, i oni tam zaczynają Bieruta krytykować za te poprzednie lata. Czyli taki psychologiczny też jest mechanizm. I właśnie mówią o tym, dlaczego nie rządziliście kolegialnie. Oczywiście to teraz tam trawestuję, tam słowa padały inne, ale były zarzuty wprost do Bermana, do Mińca. Jakby nikt się nie odważył zaatakować bezpośrednio Bieruta, ale wiadomo było, że jeżeli atakuje się Bermana, to atakuje się również Bieruta. I tam zaczęto się pierwszy raz te słynne pytania, co się dzieje z Gomułką? Dlaczego nam nie powiedzieliście? Jeżeli jest naprawdę takim, no nie wiem, wrogiem, odstępcą, to go skażcie. Jeżeli nie, to go wypuśćcie. Inna rzecz, że właśnie w tym czasie Gomułka już przebywał w szpitalu, już praktycznie za chwilę był na wolności. Ale co jeszcze pokazuje, że Bierut miał trudną sytuację? Bierut zaczął pić. Bierut zaczął wtedy pić. Oczywiście wiemy to tylko z relacji, że już nie potrafił się tak skupić, jak kiedyś, już nie pracował tyle. Nadal pracował dużo, ale już nie tyle, co wtedy. Stracił tę pewność. No były takie sytuacje, kiedy on walczył na przykład o to, żeby Spychalskiemu, Marianowi, do końca wytoczyć proces. I to było tak, że on już tuż przed śmiercią, jeżeli ja dobrze pamiętam, to na posiedzeniach biura politycznego tylko on i Rokossowski obstawali za tym. Reszta go opuściła. Albo w ogóle się nie odzywała, albo byli przeciw. Tak? Czyli znaczy, rozumieli, że trzeba zacząć wprowadzać reformy. Bierut chyba, no po prostu on wiedział, że na niego spadnie odpowiedzialność za wszystko. Także tak jak to się często mówi, on umarł dla siebie w dobrym momencie. A ja trochę prowokacyjnie chciałem dołożyć jeszcze jeden element do tych puzli, o których tutaj panowie mówiliście, i nieco rozszerzyć to spojrzenie pokazujące no właśnie tą odrębność Polski na tle bloku, także w okresie, no, zdeterminowała także w okresie stalinizmu. Bo często przyzwyczailiśmy się do myśleć o tym, że po 1948 roku na całej Europie Środkowo-Wschodniej zapadła taka jednolita sztanca. No i generalnie, że wszystkie kraje zostały ujednolicone, co na poziomie takim generalnym jest oczywiście prawdziwe, ale jednocześnie tak każdy z krajów miał pewną specyficzną odrębność i coś, co niewątpliwie wpłynęło na to, że sytuacja w Polsce była inna. Tak? NRD było strefą okupacyjną, krajem pokonanym, gdzie instalowanie komunizmu było dużo z perspektywy Związku Radzieckiego było dużo prostsze, tak, ze względu na skompromitowanie elit i możliwość po prostu zachowywania się jak w państwie okupacyjnym. W Węgrzech również, sojuszniku trzeciej Rzeszy, gdzie komuniści nie mieli żadnego oparcia i które były w dużej mierze traktowane jako kraj okupowany. Czechosłowacja, która do pewnego momentu była traktowana odrębnie, ale w którym lewica, komuniści mieli jednak pewne oddolne, autentyczne oparcie, na które w Polsce nie mogli liczyć. I wszystkie te rzeczy, no takiego, jak gdyby warunki, które musieli uwzględniać komuniści, także w tym momencie sowietyzacji po 1948 roku, które wpłynęły na tą odrębność Polski, żeby wspomnieć tylko o takim momencie kulminacyjnym tuż przed śmiercią Stalina, to znaczy procesy, które, czy ten moment nakręcania przez Stalina w tym momencie, no tuż przed śmiercią, tej histerii antysemickiej, sprawy lekarzy kremlowskich, proces Slańskiego, który był największym powojennym procesem politycznym, który miał miejsce w Czechosłowacji, również na Węgrzech, gdzie tamtejsza bezpieka zatrzymała już dawnych organizatorów procesu Rajka, więc pokazując, że zmieniła się tendencja i teraz nie są ścigani wrogowie, powiedziałbym, odstępstw narodowych, tylko raczej syjoniści, tak, czy Żydzi. Nie inaczej w NRD. Polska była jedynym krajem z Europy Środkowo-Wschodniej, w której do czegoś takiego, do takiego procesu, również w Rumunii, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie 1952 roku została aresztowana Anna Pałk,
Walker i w ciągu kilku tygodni taki proces miał wystartować. Polska była jedynym krajem, w którym do czegoś nie doszło. Niezależnie od tego, że Berman miał oczywiście poczucie, że jest idealnym kandydatem na polskiego Slanskiego, no bo jego sekretarka została aresztowana, jego brat wyemigrował do Izraela i tak, natomiast takie zmiany na poziomie bezpieki tam nie ruszyły w żaden sposób, więc pytanie dlaczego, czego oczywiście nie wiemy, czy chyba nigdy nie poznamy, no to powiedzieć, to wie tylko Stalin, tak, czy wiedział pewnie tylko Stalin. Pokazuje też odrębność właśnie jeszcze w momencie stalinizmu i też dodam może do tych postaw ekip kierowniczych, to znaczy ich sytuację bezpośrednio wtedy, kiedy brakuje Stalina i oni czekają na instrukcje, mówiąc w skrócie, i jednocześnie obserwują, co się dzieje. Tak, są wzywani i widzą, co się dzieje na Węgrzech, widzą, co się dzieje w NRD. Nagle okazuje się, że za chwilę nie ma Berii, więc też się z tym wiążą zmiany, więc jest chwilowy powrót, powiedziałbym, dawnych nurtów. Jednocześnie Malenkow, który jest taką, który wydaje się jedną z ważnych postaci aż do 55 roku, nieoczekiwanie składa rezygnację i pojawia się tam Bułganin, a zamiast w tym momencie, kiedy Malenkow składa rezygnację, bardzo odważne i wojownicze przemówienie wygłasza Mołotow. I teraz co myślą w tych ekipach kierowniczych w tych krajach, tak? Oni wszystko widzą, co się dzieje, próbują się dostosowywać, czy w jakiś sposób odnajdywać w tym. Myślę, że wiąże się z tym też ryzyko, w skrócie, no nie wiem, czy na kogo postawić, ale czyje polecenia wykonywać, albo jak gorliwie, kto jest ważniejszy. Podam przykład, to jest widoczne akurat w NRD, tak, w momencie wybuchu powstania. Tam kilku, czy część komunistów NRD, no, wyraźnie postawiła na Berię, po czym okazało się, że przegrali w momencie, kiedy Beria przegrał, i oczywiście oni również za to zapłacili, więc tu jest taki element niepewności, próba odczytywania, powiedziałbym, w którą stronę wieje wiatr, jak się tutaj odnaleźć. Świadomość, to o czym było tutaj mówiona, także ta liczba powiązań i osób, którymi te kanały informacyjne między Warszawą a Moskwą jest ich wiele, i tych kontrolerów jest wielu. To wszystko sprawiało, no, dodatkowym elementem, który oni musieli uwzględniać, który tutaj wpływał. No i myślę, że fundamentalne znaczenie śmierci Bieruta, niezależnie od 20 zjazdu, ale to już dochodzimy do samego 56 roku. Dziękuję. Do tego jeszcze wrócimy. Oczywiście zrozumienie mądrości etapu w komunizmie w ogóle miało znaczenie istotne, ale no, pojawiły nam się wątki związane z Berią, z Mołotowem, z Malenkowem. Tu zatem prośba do profesora Sulei o to, aby pan profesor zechciał uporządkować trochę tą naszą wiedzę i syntetycznie nam powiedzieć, co dzieje się w partii komunistycznej po śmierci Stalina, jak bardzo zmienia się sposób funkcjonowania tej partii, kto z kim walczy o schedę po Stalinie i kto z tej walki wychodzi zwycięsko. Można powiedzieć tak, że walczy każdy z każdym. Natomiast problem polega na tym, że tak jak mówiłem, żeby też nie przedłużać, że początkowo wydaje się, że władzę przejmie Beria. I on do tego zmierzał, biorąc pod uwagę sieć tych wszystkich własnych powiązań, którymi dysponował. Przy czym Beria uznał, że właśnie przynajmniej w samym Związku Sowieckim należy śrubę odkręcić. To jest ta słynna amnestia, która rzeczywiście wydobyła z Wagrów całkiem dużą grupę osób. Jeżeli patrzymy na choćby z perspektywy Sołżenicyna, to bardzo ładnie się pokazuje, że można powiedzieć, że Beria tutaj ma przynajmniej w systemie Wagrowym rzec można zwolenników czy admiratorów. Natomiast problem polega potem na tym, że w tej grupie, w tym kolektywnym kierownictwie sowieckim, no, są zwolennicy trzymania kursu i są zwolennicy rzeczywiście, zresztą to przekłada się i na demoludy później, zwolennicy właśnie tego dalszego odkręcenia śruby, czy przynajmniej trzymania na takim poziomie, na którym to zostało zrobione, z różnych zresztą powodów. I tutaj rzeczywiście do 55 roku, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, zdawać się może, że tą kluczową postacią będzie Malenkow.
że on będzie tutaj tym, który rzeczywiście dalej nawę Związku Sowieckiego będzie prowadził. I Chruszczow wcale nie jest w tym momencie jeszcze kimś, kto wydać się może, że będzie tą osobą główną. Natomiast przy pomocy wewnętrznych rozgrywek my też nie wiemy do końca, jak to ostatecznie było. Dlaczego właśnie Chruszczow tutaj wypłynął, z czego się to brało? No, on co prawda w wspomnieniach pisał, że towarzysze go wsparli, a on poza tym był doński kozak, o czym też nie zapominajmy. To też jest inny sposób tutaj funkcjonowania. W każdym razie on wypływa później jako nie tyle likwidator systemu, bo on system zakonserwował, tylko jako ten, który już zrzuci winę na wiadomo kogo, trzeba tę winę było zrzucić, choć psychologicznie też to było dość trudne, wbrew pozorom. I wtedy dopiero rzeczywiście, no jak już poleciał na 20. zjeździe, no to już potem ten mechanizm się nakręcał właśnie na zasadzie personalnej odpowiedzialności i utrzymania tego wszystkiego, co tu dobre, właściwe i idzie w odpowiednim kierunku. Także możemy mówić o pewnym zaskakującym w sumie rozwiązaniu, odnoszącym się do pojawienia właśnie Nikity Siergiewicza Chruszczowa, który ostatecznie stał się tą najważniejszą postacią w systemie, który zresztą musiał się mierzyć nie tylko z sytuacją w samym Związku Sowieckim, sytuacją w bloku, ale z tymi wszystkimi kontekstami zewnętrznymi, które no, z jego punktu widzenia też były kontekstami kluczowymi. W bloku nie tyle nawet Polska się okazała tym punktem zapalnym, co Węgry. I to wyszło w końcu października. Natomiast z zewnętrznego punktu widzenia, no to problemem był kryzys Suezki. To było dopiero coś, co Sowieci też się musieli głęboko angażować i co no, było tą rozgrywką już na najwyższym światowym poziomie. Bardzo dziękuję i zwrócę się teraz do pana doktora Pawła Sasanki z prośbą taką. Byśmy zerknęli na rok 56 i na logikę tych wydarzeń, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę październik, znaczy jest oczywiste, że bez tego wcześniejszego kontekstu nie będziemy w stanie o tym październiku mówić z sensem, ale chodzi mi bardziej o to, aby to, co się dzieje wcześniej, jedynie zasygnalizować, wskazać te najważniejsze momenty odwilży przedpaździernikowej, a jakby pan doktor się mógł skoncentrować na tym, co dzieje się w przededniu października i w samym październiku 56 roku. Jasne, więc rzeczywiście musimy cofnąć się, postaram się w telegraficznym skrócie, ale no fundamentalne, oczywiście trzeba zacząć od fundamentalnego znaczenia dwóch powiązanych ze sobą wydarzeń, czyli 20 zjazdu i śmierci Bieruta. Wydaje mi się, że dopiero, powiedziałbym, koincydencja tych dwóch wydarzeń, w sumie nakładających się niemal na siebie, no przyczyniła się do otwarcia kryzysu politycznego w Polsce. W innych krajach przecież 20 zjazd, czy generalnie 56 rok był momentem fermentu czy wrzenia w całej Europie Środkowo-Wschodniej, w wielu krajach, ale tak jak na Węgrzech na przykład 20 zjazd udało się wyciszyć, zminimalizować jego oddziaływanie, nie rozpowszechniać tajnej mowy Chruszczowa. To dopiero no właśnie śmierć Bieruta otworzyła tą otwartą fazę kryzysu politycznego, no bo powstała próżnia polityczna. Tak mówiąc w takim bardzo telegraficznym skrócie, ale środowisko, czy partia komunistyczna, komuniści mieli dwóch od czasów wojny, dwóch liderów, Bolesława takich, no powiedziałbym, pierwszych, tak, na najważniejszych partnerów z perspektywy Kremla, Gomułkę i Bieruta, jak tutaj było wspomniane, Gomułka był obdarzony autentyczną charyzmą, ale wówczas jeszcze siedział w więzieniu, czy był już wypuszczony, tak, ale był jeszcze, no, mówiono jeszcze ciągle o błędach gomułkowszczyzny i był jeszcze nie, no powiedziałbym, był poza partią, a drugim był Bierut. I teraz tego człowieka zabrakło. Został na jego miejsce wybrany Edward Ochab, który no i nie miał tego formatu, nie miał autentycznej, naturalnej charyzmy. Był rzeczywiście uważany, no, kiedyś podobno Stalin powiedział o nim, że to jest dobry towarzysz, co było jednym z, powiedziałbym, dał mu w pewien sposób legitymację do tego. Chruszczow dopilnował tego, żeby był pierwszym sekretarzem, ale bardzo szybko okazało się, że nie ma
formatu, możliwości, a chyba też chęci czy możliwości do tego, żeby opanować to, co się wówczas zaczyna dziać. Biorąc pod uwagę to, o czym, co mówiliśmy tutaj o kolegialnym kierownictwie, mówiąc w skrócie, to nie była moda na bycie, powiedziałbym, mocnym liderem. On sam chyba widział siebie raczej w kategoriach pierwszego wśród równych, czy tego, który próbuje jakoś, powiedziałbym, natomiast nie aspirował do tego, żeby, powiedziałbym, Czy nie mógł tak naprawdę być takim mocnym człowiekiem, który, a tak naprawdę przyszło mu zarządzać kryzysem. Niemniej do momentu czerwca, do wybuchu buntu w Poznaniu, można byłoby powiedzieć, że ten ferment narastał, ale zapewne nie eskalowałby tak, jak no właśnie efekt poznańskiego czerwca. To bardzo wyraźnie widać na tym oddolnym poziomie, że jak błyskawicznie ludzie, robotnicy w całym kraju, niezależnie od całej propagandy, która no, mówiła o wrogiej prowokacji, ale ludzie, no, robotnicy w całym kraju doskonale zdawali sobie sprawę, niezależnie od tej propagandy, że to zdesperowani ludzie, robotnicy, no po prostu zbuntowali się przeciwko władzy. Mówiono, że no może źle, że w takich wypowiedziach, że może źle, że zaczęto niszczyć, ale mieli swoje powody. I to widać było nawet na poziomie kampanii propagandowej, którą wówczas uruchomiono. W wielu zakładach pracy oczywiście odbyła się obowiązkowa fala masówek, na których miano uchwalać no właśnie odezwy potępiające Poznań. I oczywiście w skali globalnej te uchwały przechodziły, ale widać było, jak duża była liczba takich indywidualnych aktów oporu rozproszonego. W przypadku Warszawy poszczególne wydziały na poszczególnych wydziałach czy w innych dużych miastach również mówiono, że nie przyjmiemy takiej uchwały, albo próbowano przemycać w tych uchwałach, że oprócz no, wrogiej prowokacji były również słuszne powody do niezadowolenia robotników. I to był oczywiście element, który gwałtownie zaostrzył tą narastającą wewnątrz kierownictwa partii rywalizację, czy ten konflikt dwóch środowisk, które umownie czy za Jedlickim, na których mówimy, na Tolińczykach i Puławianach, ale z ich perspektywy, czy myślę, no było również autentycznym problemem to, że bardzo szybko także ludzie na szczyciach władzy zdali sobie sprawę, że nie było żadnej wrogiej prowokacji i zdano sobie sprawę, no ponieważ śledztwo nie przynosiło żadnych efektów, nie udało się znaleźć tych niemieckich dywersantów, którzy tam w Poznaniu rozładowywali tą broń, że to rzeczywiście, rzeczywiście robotnicy mieli powody do niezadowolenia i nawet dla Natolińczyków było to autentycznym problemem. Trzeba było znaleźć drogi rozładowania, próbę rozładowania tej sytuacji, więc wszystko to prowadziło do narastania ciśnienia. To widać, że bezpośrednio po czerwcu w skali całego kraju rośnie liczba napadów na umundurowanych policjantów. Tak? W kulminacyjnym momencie we wrześniu, w październiku to jest kilkaset przypadków miesięcznie w skali jednego miesiąca. Tego, że bardzo często zwykłe imprezy sportowe, teoretycznie niezwiązane z polityką, kończyły się oblężeniem milicjantów w posterunkach, w kilku przypadkach skończyło się przypadkami linczu, zwłaszcza w kulminacyjnym momencie 22 lipca, czyli komunistycznego święta. I ta skala eskalacji masowej aktywności społecznej, o której pisał Paweł Machcewicz, tak, o tych masowych demonstracjach czy zgromadzeniach, tak jak śluby, tak jak odnowienie ślubów jasnogórskich na Jasnej Górze w sierpniu 56 roku. To wszystko podgrzewało atmosferę, a we wrześniu no, reżim znalazł się w dodatkowej pułapce, to znaczy trzeba było zorganizować proces robotników poznańskich, których próbowano w jakiś sposób pokazać, że to nie robotnicy, tylko szumowiny, męty i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie deklarował otwartość, demokratyzację, więc musiał wpuścić na sale sądowe dziennikarzy, którzy przyjechali z całego świata. No, w skrócie, zaczęło się wrzenie, jednocześnie poszukiwanie drogi, co zrobić, żeby no, rozładować to wrzenie.
Myślę, że bezpośrednio po czerwcu elita miała poczucie, że grozi im, że naprawdę grożą im kolejne Poznanie. Przygotowywano plany obrony gmachów Komitetów Wojewódzkich przed oddziały KBW. No, przygotowywano się do tego, że ta skala może się poszerzyć, że trzeba znaleźć rozwiązanie. Elementem tego poszukiwania tego rozwiązania była prasa, dziennikarze, którzy już wówczas w dużej mierze pisali niezależnie, czy urwali się, czy myśleli o niezależności. Proponowanie różnych rozwiązań, rady robotnicze, która pojawia się pod koniec sierpnia we wrześniu, która jest pomysłem szukanym, importowanym z Jugosławii. Nawet w uchwałach siódmego plenum pojawiają się takie pomysły, idee, które widać, że są w pewien sposób inspirowane tymi hasłami jugosłowiańskimi, że potrzeba jest więcej demokratyzacji, przywrócenie samorządności przy wprowadzeniu elementów samorządności w przemyśle. Wszystko to prowadziło do finału, a tym finałem, ponieważ no, w czasie siódmego plenum doszło do zdarzenia, ale nie było rozstrzygnięcia, to rozstrzygnięcie musiało przyjść w czasie ósmego plenum. No a człowiekiem, który znalazł się i wydawał się odpowiedzią na rozwiązanie tego problemu, był Władysław Gomułka. I na tym skończę. Jeśli można uzupełnić, to jeszcze dwie kwestie chciałbym tutaj podnieść, które by pokazywały też, no, z czego się brały swoiste kłopoty nowego kolektywnego kierownictwa z jednym władcą, który mimo wszystko tę rolę starał się zachować. Otóż od 1954 roku rośnie liczba takich strajków. Niewielkich co prawda, ekonomicznych, typowych, zaklajstrowywanych, ale jeżeli patrzymy na statystykę, to bardzo wyraźnie widać, że jest to dostrzegalny również przez służbę przyrost. To jest pierwszy element i dlatego Poznań na tym czas też inaczej się sytuuje. A drugi element, na który no też musimy zwrócić uwagę, no może zacznę od czegoś innego. W roku 1956 numer jeden na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych jest Elvis Presley. Po raz pierwszy, prawda. My go jeszcze nie słuchamy, jeszcze nie wiadomo, czy będzie, czy nie. Natomiast w obszarze kultury też się dzieją rzeczy, które się przenoszą na klimat. Jeżeli nie będziemy pamiętali o Festiwalu Młodzieży i Studentów tego, z 1955 roku, który klimat zmienił, to też nie będziemy rozumieli tego, co się wydarzyło potem w 1956. Jeżeli nie będziemy zdawali sobie sprawy, że adoptuje się na grunt polski jazz, to też nie będziemy wiedzieli, jak klimat się zmienia. I tu pan doktor mówił słusznie o zmianie w prasie. Ta zmiana następuje właśnie od 1955 roku tak naprawdę. I to, że wiosną 1956 pojawia się ten słynny tekst na spotkaniu ludziom z AK, to też pokazuje klimat. To są te następne elementy, które przekładają się potem na atmosferę, która sprzyja po pierwsze wybuchowi w 1956 i która determinuje też to, co się dzieje od września 1956 już znów na terenie całej Polski. To są te woli uzupełnienia, ale myślę, że to jest też tutaj istotne. Panie doktorze, Władysław Gomułka, kluczowa postać Odwilży, no człowiek, który władzę w Polsce Ludowej obejmuje w konsekwencji tego, co dzieje się w 1956 roku, czy w październiku roku 1956. Chciałbym prosić pana doktora o przybliżenie tej postaci, ale także z takim zwróceniem uwagi na to, czego konsekwencją, czy krótkiej pamięci społecznej, czy jakichś innych czynników było to, że w roku 1956 Gomułka jest nie tylko bohaterem swoich kolegów, towarzyszy partyjnych, ale staje się bohaterem ulicy, chociaż przecież był współtwórcą systemu stalinowskiego. No, oczywiście potem stał się tego systemu ofiarą, ale zanim stał się ofiarą systemu stalinowskiego, to najpierw sam go współtworzył. Tak, dokładnie. Zacznę od tego, że Władysław Gomułka nie był lubiany przez swoich kolegów, przez decydentów partyjnych. Mianowicie oni nie znosili jego takiego despotycznego charakteru, jego bardzo częstych wybuchów złości, obrażania swoich rozmówców.
Wszyscy wiedzieli, bo znali Gomułkę, zdążyli go poznać przez kilka lat i tutaj ten kwantyfikator wszyscy jest właściwy. Naprawdę wszyscy wiedzieli, że z nim się bardzo trudno współpracuje albo też często nie da się współpracować, bo on ma taki charakter, że wszystko wie najlepiej, wszystko wie, jak kto inny powinien zrobić najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale był pewien podstawowy, realny problem, mianowicie w wielkim uproszczeniu te dwie frakcje partyjne, które już od wielu miesięcy jakby one może liczebnie nie były najważniejszym czynnikiem sprawczym wewnątrz sytuacji w PZPR, ale były takim czynnikiem, który mógł przeważyć o sytuacji, o dalszym rozwoju sytuacji. Czyli mam na myśli te znane dwie frakcje polityków znane pod nazwą Puławianie i Natolińczycy. Już też nie ma miejsca i chyba sensu, żeby wchodzić w to naprawdę głębiej. Najprościej tylko przypomnę, że Natolińczycy to byli ci ludzie, którzy uznali, że socjalizm jest zagrożony, za błędy stalinizmu odpowiadają przede wszystkim ludzie, tymi ludźmi są przede wszystkim polscy komuniści pochodzenia żydowskiego i należy zwrócić się wobec tego do robotników, do chłopów, obiecać im podwyżki, z drugiej strony zaostrzyć cenzurę i przejąć władzę, że tak powiem, zaprowadzić porządek. A po drugiej stronie stała ta grupa Puławian, czyli powiedzmy takiej grupy partyjnej, która w większym stopniu faktycznie ponosiła odpowiedzialność za to, za poprzednie lata, za politykę, za działalność partii, władzy, ale teraz próbowała odwołać się bardziej do inteligencji, do młodzieży, do tych sfer takich wpływów. I próbowano to zrobić pod sztandarami konieczności zliberalizowania systemu. Ci z kolei ludzie twierdzili, czyli Puławianie twierdzili, że odpowiedzialność za stalinizm ponosi jednak bardziej system niż ludzie, czyli trochę ten system należałoby zmienić. Ale te dwie grupy miały jedną podstawową wadę. Żadna z tych grup nie tylko nie potrafiła się ze sobą porozumieć i konkurowała ze sobą, ale nie miała lidera. No bo liderem nie był ani Zawadzki, chociaż on się widział w roli pierwszego sekretarza i on miał bardzo mocne umocowanie w Moskwie przez lata, ale był, znowuż wracamy tutaj do tego pojęcia charyzmy, był człowiekiem bez charyzmy, był poza tym człowiekiem bardzo słabego zdrowia, no i tak dalej, nie nadawał się po prostu na lidera. A z drugiej strony liderem Puławian był Roman Zambrowski. Nie mógł być Polak pochodzenia żydowskiego kandydatem na pierwszego sekretarza partii. Po prostu takie były realia. Do tego jakby partię uratował kilka miesięcy wcześniej OHAP, który on rzeczywiście nie miał jakichś wielkich ambicji utrzymywania się na tym stanowisku, ale jednak miał pretensje, jak go potem koledzy dali mu do zrozumienia, że musi ustąpić Gomułce, bo sam OHAP zresztą uważał, że Gomułka to jest socjaldemokrata, tak? Są takie opowieści. On się bał Gomułki, uważał, że on Gomułka w swoim systemie pracy znowuż nie będzie się z nikim liczył. Po prostu OHAP nie tylko z powodów takich osobistych uważał, że Gomułka się na to stanowisko nie nadaje. Ale tak jak mówię, to sytuacja spowodowała, że Gomułka był tak naprawdę jedynym, który potrafił nawiązać, lepszy lub gorszy, ale kontakt z trzema, nazwijmy to grupami, czyli właśnie z wierchuszką partii, z Kościołem, z prymasem przede wszystkim. To też jest osobny wątek, że potem zaraz po powrocie do władzy Gomułka decyduje. Nie wiadomo, być może inny na jego miejscu też by zadecydował, ale Gomułka zadecydował o zwolnieniu prymasa. Szybko dochodzi do nawiązania kontaktów, potem oni się kilkakrotnie spotykają, wymieniają między sobą korespondencję. Ten kontakt między nimi jest różny, ale jest. Gomułka potrafił ten kontakt nawiązać. Zresztą początkowo chciał i nawet może, to rzeczywiście jest inny temat, rzeczywiście próbował trochę pole wolności Kościołowi poszerzyć, ale jednocześnie on miał takie dziwne z naszego punktu dzisiaj widzenia myślenie, bo on uważał, że Kościół będzie kolejnym pasem transmisyjnym partii.
Tak, że on pozwoli Kościołowi działać, ale Kościół tak naprawdę będzie przemawiał do rolników, do robotników jakby innym językiem, ale będzie wspierał władzę. Wiadomo, że to było niemożliwe. Ale na tamtym etapie w 1956 roku był jedynym, który mógł znaleźć wspólny język z hierarchami. No i powiem to brzydko, z tłumem, tak? Tłum Polacy wtedy mu uwierzyli, zawierzyli. I teraz dlaczego mu zapomniano tę przeszłość? Pierwsza rzecz, bo po prostu tej przeszłości nie znano. Na przykład ja sobie teraz przypominam relację Józefa Teichmy, który opowiadał, że jeszcze jako działacz ZMP, on oczywiście wiedział, że był tam jakiś Wiesław, ale on nawet pracując w ZMP, znaczy funkcjonując w ZMP, nie wiedział, że Bierut miał pseudonim Tomasz, tak? Jakby bardzo często być może my dzisiaj mamy o wiele większą wiedzę o tamtych czasach niż ludzie z tych czasach, o których opowiadamy, a tym bardziej tacy przeciętni Polacy, którzy mieli zupełnie inne problemy na głowie, więc ja myślę, że niektórzy może tę wiedzę wypierali, niektórzy widzieli po prostu pół tego obrazu. Wiadomo było, w takiej powszechnej świadomości to też wychodziło w informacjach jeszcze z czasów istnienia MBP, że ludzie uważali, że Gomułka rzeczywiście był taki swój chłop, tak? Taki, że dobrze chciał, tylko no, nie dali mu Ruscy, no właśnie, nie pozwolili mu Żydzi rządzić. I myślę, że to był jeden z tych powodów. A prawda jest taka, że Gomułka, no tu znowuż muszę do tego wrócić, ludzie o tym nie wiedzieli. On był architektem stalinizmu, bez wątpienia, ale był ten jego projekt tego stalinizmu, komunizmu, budowy komunizmu w Polsce był trochę inny. Podejście na przykład Gomułki do PPS-u, mówię o roku 1947-1948, dlaczego było inne? Ja już nie chcę się powoływać na te słynne słowa, że Gomułka przyznał, że PPS miała rację, a komuniści nie mieli racji w podejściu do zagadnienia niepodległości. Ale Gomułka w pewnym momencie, chciał przeprowadzać czystki w PPS-ie, chciał się oprzeć na ludziach, którzy będą wspierali ten system, a wyrugować tych, którzy pamiętali jeszcze dawny PPS, a trochę takich PPS-owców w tym fałszywym PPS-ie powojennym było. Ale potem przyszedł moment, kiedy on już walczył z Bierutem, kiedy Gomułka uznał, że jak najszybciej trzeba ten PPS zjednoczyć z PPR-em, ale właśnie bez czystek i wziąć jakby trochę tej tożsamości PPS-owskiej. Oczywiście ta tożsamość musiała być jakoś tam, jakby to powiedzieć, wyłuskana, nie wszystko. Tak. Natomiast chodziło mu o to, on liczył, że dzięki temu uda mu się w partii zachować ten, jakby to powiedzieć, taki zdrowy polski korzeń i dzięki temu on utrzyma swoją władzę. Proszę zobaczyć, dzięki Gomułce nie powstało, Stalin miał problemy. Nie powstał ten Kominform jesienią 1947 roku w formie takiej, w jakiej Stalin chciał. Ja wiem, że to brzmi trochę nieprawdopodobnie, że tutaj mały Gomułka przeciwstawia się Stalinowi i wygrywa, ale on rzeczywiście wtedy wygrał. On doprowadził do tego, że na jesienią 1947 roku Stalinowi nie udało się powołać takiego kolegialnego zarządu, sekretariatu tego Kominformu, a poza tym nie wybrano jakiegoś tam sekretarza generalnego potencjalnego tego. I Gomułka też nie pozwolił na to, żeby siedziba tej... Bo Gomułka jeszcze w 1947 roku cały czas uważał, że on ma walczyć o zwiększanie autonomii tej partii niż jej zmniejszanie. Tego oczywiście nie należy mylić z tym, że Gomułka walczył o suwerenność, bo Gomułka oczywiście jak najbardziej uważał, że my musimy być, my, Polska Ludowa, musi być w bloku sowieckim. On zresztą może nawet po części realnie, jak na tamte czasy, twierdził, że poza tym blokiem Polska w ogóle nie ma szans istnienia. W każdym razie, kończąc już, proszę zobaczyć, że kiedy Gomułka w listopadzie 1956 roku jedzie do Moskwy i wraca, jest tak hucznie, prawda, żegnany na całej drodze przyjazdu pociągu albo na prawie całej drodze. Tworzą się szpalery ludzi z kwiatami, tam na stacjach go witają jakieś orkiestry. Jest naprawdę uznany za przywódcę i później jak wraca,
Ja oczywiście nie jestem w stanie tego stwierdzić na 100%, ale no z relacji, które znam, z książek, które czytałem, wynika, że Polacy uznają, że on wraca trochę w roli zwycięzcy, takiego człowieka, który utarł, jak to się mówiło, ruskim nosa, a rzeczywiście, z czym on przyjechał? Udało mu się zdobyć te rekompensaty za te ceny węgla, które wcześniej po prostu Polska Ludowa wysyłała węgiel i w zasadzie już na etapie transportu do Rosji to strona polska dopłacała do tego węgla. Gomułce udało się, oczywiście nie tylko jemu, to był dłuższy proces, ale udało się zdobyć rekompensaty za to, udało się anulować długi, które Polska PRL już wtedy miała wobec Moskwy, za to on natychmiast zaciągnął następne długi, wziął pożyczkę w towarach, w zbożu. On tu przyjeżdżał z czymś, on przyjeżdżał z informacją też, że będzie kolejna fala, jak to się mówiło, repatriantów, niesłusznie, ale że kolejni Polacy, ci, którzy wcześniej wrócą, a którzy to mieli wrócić, tego się nie pisało, ale ludzie wiedzieli. No ci, którzy wcześniej siedzieli w więzieniach, byli gdzieś w obozach. I co jemu się jeszcze udało wtedy zrobić? Aha, no sprawa, to też była sprawa oficjalnie ujawniona, sprawa no, jakiegoś uregulowania stacjonowania wojsk sowieckich, które wprost był podpisany układ, które od tej pory miały nie ingerować w sprawy wewnętrzne Polski. Słowem, można było w tamtej sytuacji uznać, przecież tak zawierzył prymas Wyszyński. Prymas Wyszyński na początku w dobrej wierze uznał, że te zmiany będą bardziej stałe i będą poszerzały pola wolności wewnętrznej w Polsce. No stało się zupełnie inaczej. I jako, że powoli nadchodzi czas podsumowań, o tych zmianach porozmawiajmy. Profesora Sulaje, prosiłbym o takie spojrzenie, na ile śmierć Stalina i potem ten spór o władzę, z którego wychodzi zwycięsko Chruszczow, na ile to wszystko zmienia system władzy w Związku Sowieckim albo narzędzia sprawowania tej władzy i także z uwzględnieniem takiego wątku, jak zmieniają się w konsekwencji odwilży relacje między Moskwą a krajami satelickimi, na ile to centrum imperium i satelici funkcjonują teraz odmiennie niż wcześniej. Ja może jednak, jeżeli pan przewodniczący tu pozwoli, rozpocznę od tego, że wystąpię w roli świadka historii tym razem, bo nawiązując do tego, o czym pan doktor Spajek mówił, bo ja pamiętam, ja to obserwowanie miałem bardzo mało jeszcze wtedy lat, ale akurat taką transmisję z wyjazdu Gomułki, to pamiętam do dzisiaj. Ja to było przez radio oczywiście i pamiętam taki moment, kiedy z tłumu, i to było słychać, to mikrofon wychwycił, był taki stentorowy głos kogoś tam, Wiesiu, nie daj się. To było na tej zasadzie. I on to Gomułka się wtedy roześmiał, tam nie dam się. To mówię, to jedyne co pamiętam, ale to akurat no, ojciec słuchał tej transmisji, więc siłą rzeczy akurat byłem w pobliżu, pewno zajęty też jeszcze czymś innym, ale taki był właśnie klimat tego odbioru, o którym tutaj pan mówi. I rzeczywiście można powiedzieć w taki sposób, że nie wiedziano, kim on rzeczywiście był. Wiedziano, że był represjonowany, więc na tej zasadzie to też ofiara jednak systemu i w związku z tym mamy go wesprzeć. To jest rzeczywiście ostatni przywódca komunistyczny w Polsce, który ten no, dostał powiedzmy ze strony społeczeństwa to realne wsparcie, no, które potem oczywiście zaprzepaścił. Natomiast myślę, że problem relacji między sowieckim centrum, kremlowskim centrum, a krajami satelickimi osłabło w tym sensie, że jeżeli, no jest, to jest naturalny mechanizm, jeżeli toczy się walka o władzę w samym centrum, jeżeli tam nie wiadomo, kto wygra i jakie tam są frakcje, które się tworzą, sojusze, o których nie wiadomo. Stąd jest ten niemiecki epizod, gdzie rzeczywiście duża grupa przywódców ówczesnej partii komunistycznej niemieckiej obstawiła nie tak, jak trzeba. Zresztą nie tylko w Niemczech, bo w Rumunii było podobnie. Więc to zresztą w Polsce też były te wybory związane z Berią. Jeszcze są te pochodzeniowe sytuacje, że lepiej stawiać na tę grupę czy na inną. Chruszczow nie miał tutaj jakiejś takiej, powiedzmy, opinii kogoś, na kogo warto stawiać. Właśnie to jest zastanawiające, że to, że on, powiedzmy, wyskoczył ostatecznie, było olbrzymim zaskoczeniem. Również i tutaj w Polsce.
Polsce. Ale jeżeli tam się właśnie toczą te rozgrywki, to siłą rzeczy się to przekłada na mechanizmy sprawcze w odniesieniu do całego satelickiego obozu. I potem było znów na tej zasadzie, że skoro tam jest kolektywne kierownictwo, no to na zasadzie odwzorowania ono musi być też gdzie indziej. Oczywiście ono miało inne wymiary, bo byli silniejsi przywódcy, byli słabsi, u nas akurat był słaby. Ja podzielam całkowicie opinię, że OHAB zwyczajnie no, na zasadzie kompromisu się pojawił i też próbował tu swoje ugrywać. No nie tylko się bał Gomułki, ale uważał, że to będzie nieszczęście. Ja powiem mocniej, jeżeli on się tutaj pojawi. On się rzeczywiście przeciwstawiał na tyle, na ile mógł, choć jak się okazało nie mógł. I ten element tej niestabilności swoistej, tego, że nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. A proszę pamiętać jeszcze o tym, przynajmniej w naszych realiach, że właśnie ten klimat zmian zaczął się tutaj udzielać, że no, oczekiwało się na to, że jakaś zmiana być musi. No, po 20. zjeździe był realny ferment w organizacjach partyjnych. Jak się czyta sprawozdania z takich zebrań, pytania, które wtedy padały, to widać bardzo wyraźnie, że no jest to, no, można powiedzieć, emocjonalne pobudzenie. Ujmę to w taki sposób. Bo padania pytają mocne. Właśnie i padają pytania na zasadzie, dlaczego właśnie to nie jest rozliczone, dlaczego to nie jest wyjaśnione, skąd się wzięły te zbrodnie, więc tutaj można powiedzieć o emocjach dużych. Ja nie wiem, jak było w innych demoludach, nie potrafię tego powiedzieć. Wiem, że najmniej powiedzmy, jednak najmocniej trzymano za twarz na Węgrzech, stąd potem ten gwałtowny niezwykle wybuch, który w październiku, zresztą po wiecu wspierającym Polskę nastąpił, więc to z tego sobie też trzeba zdawać sprawę, że to było majeutyczne wyjście z naszej strony, ale nie ulega wątpliwości, że system wydawał się rozchwiany. To nie jest tak, że on jest właśnie taki, że jest decyzja i to realizujemy, bo nie wiadomo, jaka jest decyzja, kto ją wyda i czy ją trzeba respektować. To jest jeszcze tutaj najważniejsze z tego punktu widzenia i to akurat wszystkich dotyczy, bo tak jak mówię, to się ustawiano i nie wiedziano, jak się ustawiać. Znaczy wydawać się mogło po 20. zjeździe, zwłaszcza, że to już jest stabilniejsze, że to, co powie Nikita Sergiejewicz, to będzie obowiązujące, no ale to też widać, że Nikita Sergiejewicz nie wszystko był w stanie przeforsować. I ten przykład wizyty w Polsce Dziąku Muki też nie chciał. I to z innych powodów, i trudno powiedzieć, czy to było na zasadzie takiej, że tymi kanałami chłopackimi to dochodziło, czy ktoś jeszcze inny, bo mówimy tutaj oczywiście o kontrolach, o których wiemy, ale przecież byli kontrolerzy, którzy byli kontrolerami ukrytymi, więc to są jeszcze też te elementy, które dopiero gdyby archiwa tam się otworzyły, to byśmy wiedzieli, kto naprawdę miał jaki wpływ. Tu spekulujemy do pewnego stopnia. Więc bardzo wyraźnie widać, że to rozchwianie przekładało się też na mniejszą stabilność całego systemu, jeszcze z tym, że to było zdyferencjowane. Inaczej w Polsce, inaczej w NRD, inaczej na Węgrzech, ale to było to generalium, na które trzeba wskazać. Bardzo dziękuję pana doktora Pawła Sosankę. Prosiłbym o spojrzenie nasze, regionalne czy lokalne, czyli co październik 1956 roku zmienia w systemie władzy PRL i na ile trwałe są to zmiany? Dziękuję. Ja może zacznę od tego, że nie chciałbym zacząć od, czy nie chciałbym, powiedziałbym, żeby ta wypowiedź była referowaniem tego, co można przeczytać w każdym podręczniku o tym, co się zmieniło po 1956 roku, więc może zacznę od tego, jak zmieniała się ocena października i potem dojdę do tego zakresu, zmian. No a bezpośrednio po październiku w ciągu kilkunastu miesięcy dość powszechnie, czy dominował poczucie zwycięstwa i tego, że dokonała się autentyczna rewolucja. O tym pisali i dziennikarze Po Prostu i nie tylko oni, ale późniejsi rewizjoniści, o tym, że ta skala zmian jest gigantyczna. Z nadzieją na to oczywiście, że dojdzie do drugiego etapu, do pogłębienia zmian, że to, że do Gomułka doszedł do władzy, czy stanął na czele, jest tak naprawdę tylko pierwszym etapem w tej głębszej demokratyzacji systemu. Jak wiemy, do tego nie doszło i to rozczarowanie zaczęło się bardzo szybko, tak w ciągu pierwszych miesięcy 1957 roku, gdy no, Gomułka powtarzał, że nie będzie żadnego drugiego etapu z symbolem, czyli zamknięciem Po Prostu w 1957 roku. Ale też widać, jak zmieniała się ta ocena października w takiej ocenie społeczeństwa. Z badań socjologicznych wynika, że jeszcze do początku, że
październik zajmował bardzo istotne miejsce w historii Polski do początku lat 60., gdzie był postrzegany jako moment przełomowy, czy bardzo znaczący moment w historii Polski, a później z tych badań wynika, że październik z tych znika, tak, jako ten moment i w skrócie jest oceniany w skali społeczeństwa jako moment no, stabilizacji systemu, tego, że został, czy październik został uznany jako włączony do, jako moment, no, na którym zależało państwo, partii, jako moment no, uzyskania ponownej stabilizacji przez partię komunistyczną i pewien nowy fundament sprawowania jej władzy i pewien sposób zniknął z nastrojów, z opinii społecznych, z ocen społeczeństwa, co myślę, że rzutuje na ocenie października do dzisiaj. A to stało się podstawą, czy w jakiejś mierze myślę, że legło u podstaw tez Witolda Jedlickiego i później, to znaczy sprowadzających październik tak naprawdę do właśnie do tego elementu gabinetowego, rozgrywek między poszczególnymi frakcjami. Także w opozycji czy w literaturze drugoobiegowej w latach 70., 80. To ten wątek był rozwijany, no, co doprowadziło w takim wariancie skrajnym do myślenia o październiku, czy w ogóle szerzej o 56. roku, jako o takim momencie no, pewnego rozprzężenia, ale tak naprawdę rekonfiguracji systemu, który dzięki temu zmniejszył koszty swojego funkcjonowania, zyskał większą stabilizację i dzięki temu mógł trwale funkcjonować. Tymczasem Jak opisał to w swojej książce Paweł Machcewicz, opisał ten oddolny, masowy ruch społeczny, narodowy, który wymuszał, czy w pewien sposób wpłynął na zmianę, zdeterminował charakter całego 56. roku, wymusił zmiany i myślę o tym, no właśnie o tej dokonującej się wówczas zmianie, jako dokonującej się właśnie pod ciśnieniem społeczeństwa w dużej mierze o narodowym, patriotycznym charakterze, o upominaniu się o powrót religii, o dekolektywizacji, o wycofanie się z kolektywizacji. Są dwa momencie fundamentalnym i teraz cały problem z opisem, z którym borykam się teraz pracując nad tym, jest opisanie, które z tych zmian dokonujących się wówczas w 56, 57 roku były w pewien sposób wymuszone, podejmowane pod ciśnieniem władz, a które były w pewien sposób no, próbą kanalizowania czy ustępowania, ale kanalizowania niezadowolenia społecznego i zagospodarowywania go przez rządzącą partię. A wówczas wydawało się, że no, może się wydarzyć bardzo dużo. Było tu już mowa wielokrotnie o 20. zjeździe, ale wspomnę o jeszcze jednym istotnym aspekcie, tym, że na potrzeby porozumienia z Jugosławią, czy zbliżenia z Jugosławią, Chruszczow no, w 20. zjeździe, w uchwałach 20. zjazdu zawarła się uchwała o tym, że jest możliwa narodowa droga do socjalizmu. No, to było, tak jak wspomniałem, przyjęte ze względu na to, żeby móc zbliżyć się, czy pozyskać Jugosławię. Chruszczow przez cały 56. rok, aż do Węgier, liczył na to, że uda mu się zyskać z powrotem Jugosławię, czy przyciągnąć ją do bloku. Oni się spotykali, Chruszczow jeździł spędzał wakacje w Jugosławii, Tito bardzo dużo, chyba miesiąc czasu spędził we wrześniu na Krymie i wydawało się, jak czytałem prasę, że rzeczywiście Jugosławia za moment wróci. Więc jeśli jugosłowiańska droga do socjalizmu, to dlaczego nie jest możliwa Polska? I na tym etapie takiego fermentu wydawało się to możliwe, co też sprzyjało temu fermentowi. No a momentem, który położył kres takiemu myśleniu była i zdeterminował, pokazał, jakie są ramy tej niezależności czy poszukiwania polskiej drogi, był 4 listopada i druga interwencja sowiecka na Węgrzech. I nie jest przypadkiem, myślę, czy jest naprawdę, myślę, symptomatyczne dla dalszego biegu czy historii, czy pokazujący zakres tych zmian. Z jednej strony to, że dokładnie tego samego dnia do aktywu partyjnego w pałacu, w sali kongresowej mówił Władysław Gomułka i wówczas no, w pewien sposób pojednał się z aparatem i wiedział, że na nim musi się oprzeć, żeby konsolidować władzę, ale dokładnie tego samego dnia swoje pierwsze kazanie wygłosił prymas kardynał Wyszyński, który był uwolniony z internowania i tego dnia w kościele Świętego Krzyża w Warszawie wygłosił swoje pierwsze kazanie, które nie było publicznie nagłośnione,
ale sens tego kazania sprowadzał się do tego, że nie sztuką jest rzucić się na barykady i polec łatwo, czy zginąć, tylko sztuką jest żyć i nakładając sobie samemu ograniczenia. Jednym słowem, formułując taki program pracy u podstaw pozytywistycznej, wzywający do stabilizacji i pohamowania emocji przez Polaków. I teraz, skoro wspomniałem tutaj o prymasie Wyszyńskim, to jeszcze o tych właśnie zmianach, tak, czy trudności rozróżnienia z tym, co było podejmowane czy zaplanowane z wyprzedzeniem, a co podejmowane ad hoc. Otóż właśnie mówiliśmy tutaj o relacjach z Kościołem, że Gomułka potrafił, tak, czy właśnie przyznać jakąś autonomię, czy właśnie dopuścić funkcjonowanie Kościoła. Otóż na temat Kościoła Gomułka w ogóle się nie wypowiadał. Była taka seria artykułów Władysława Bieńkowskiego tuż przed październikiem, gdzie w ogóle wątek Kościoła się nie pojawił. O Kościele, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle Gomułka nie mówił również, czy nie wspominał również w swoim programowym przemówieniu wygłoszonym w czasie 8 plenum. Natomiast są relacje, które mówią o tym, że decyzję o zwolnieniu Wyszyńskiego Gomułka podjął pod wrażeniem demonstracji, które miały miejsce 24 października na placu Defilad, kiedy usłyszał, on wtedy po raz pierwszy publicznie, bo na plenum mówił do wąskiej grupy mówił do partii, natomiast 24 października po raz pierwszy stanął na trybunie, kiedy powrócił do władzy, i po raz pierwszy zobaczył, mówiąc w skrócie, społeczeństwo i na własne uszy usłyszał okrzyki prymas Wyszyński do biura, ale niech żyje prymas, i głosy, jak duża część ludzi wzywała i upominała się o Wyszyńskiego. I są relacje, które świadczą o tym, że decyzję o uwolnieniu czy o wysłaniu negocjatorów do miejsca internowania prymasa podjął pod wpływem tej decyzji, podjął właśnie pod wpływem tych, pod, właśnie pod wpływem tego, co pokazuje, no właśnie ten element czy spontaniczności, tak, czy do właśnie ustępowania pod presją, który zdeterminował później to, jak Polska wyglądała. Dziękuję. Bardzo dziękuję i prosiłbym pana doktora Roberta Spałka o uzupełnienie tego obrazu, o spojrzenie na partię, to znaczy, czy możemy mówić o tym, że PZPR przedodwilżowy różni się od tego poodwilżowego, a jeśli się różni, to na czym te różnice miałyby polegać? Dobrze, w dwóch słowach tylko powiem, jeszcze nawiązując do postawy prymasa Wyszyńskiego, że takie czasami stonowane, jakby się mogło wydawać, stonowana postawa prymasa w różnych sytuacjach kryzysowych, chociażby w 1956 roku, no wynikała oczywiście między innymi z tego, że prymas bał się kolejnego powstania, nie chciał rozlewu krwi. No, że tak powiem, zrobię drugi przecinek i to na osobną dyskusję jest. Ja akurat te relacje między prymasem a Gomułką śledzę i widzę, jak wiele podobieństwa, chociaż wychodzili oczywiście z zupełnie innych punktów widzenia i mieli inne cele, ale jak wiele podobieństwa było na przykład w stosunku i Gomułki, i Wyszyńskiego do Zachodu. Jak wiele nieufności, jak wiele świadomości tego, że Zachód, kraje takie typu Polska, traktuje i będzie traktował instrumentalnie. Jak podobne było ich podejście do niebezpieczeństwa niemieckiego. Co więcej, widać pewne podobieństwa w ocenie żydowskiej kadry komunistycznej w Polsce. Oczywiście to jest temat delikatny i naprawdę wymagałby osobnego omówienia, ale no było, gdyby spojrzeć na prymasa jako na polityka czasami, to dałoby się pewne porównania. Oczywiście tu jest różnica klas, różnica temperamentu, różnica języka, to wszystko jest poza. Ale mówię to też dlatego, że prymas, będąc zdecydowanym antykomunistą, był też zdecydowanym realistą i zaraz jak tylko wrócił ze swojego internowania, przez wszystkie lata swojego prymasostwa powtarzał, że niezależnie od wszystkiego Polska jest tu, nie na emigracji. To emigracja ma pomagać tutaj. Tu trzeba budować kolejne pokolenia. Dobrze, a co, jak się zmieniła partia? No zmieniła się przede wszystkim tak, że zniknęły te ikony, bo Bierut, Berman, Mintz, no na pewno Bierut, ale w środowiskach partyjnych też tych dwóch jego pomocników to były ikony. Przy okazji też zauważę, że ale kto ocalał, bo te ikony znikły, ale ocalał Zambrowski.
czyli jeden z głównych stalinistów i Gomułka go wykorzystał. Przez kilka lat Zambrowski był nawet, tak mówiono, numerem dwa, prawą ręką Gomułki. A dlaczego? Gomułka to w którymś momencie powiedział, że jak zleca jakieś sprawy swojemu takiemu no, naprawdę najbliższemu człowiekowi, czyli Kliszce, to Kliszko, to jest oczywiście trochę anegdota, ale podobno Gomułka to rzeczywiście mówił, to Kliszko przychodzi po roku i dwie sprawy są niezałatwione. A jak zleca Zambrowskiemu 19 spraw, to po 2 miesiącach 18 jest załatwionych. I być może to naprawdę mógł być jeden z powodów, taki praktycyzm działania, bo przecież Zambrowski był człowiekiem, który znał kadry, był takim, brzydko mówiąc, który... Był człowiekiem, który kontrolował wszystkich tych, którzy funkcjonowali na zasadzie przynieś, podaj, pozamiataj, tak? Od tej najbrudniejszej, najtrudniejszej roboty. No jeżeli zmienia się wódz, umiera Bierut, pojawia się po jakimś czasie Gomułka, no to zmienia się cała konstelacja, cały system, że tak powiem, psychologicznej współpracy między ludźmi. Ale to, co jest stałe, no to nadal partia jest zarządzana centralnie. Nadal nie liczą się kompetencje, tylko liczy się wiszenie u klamki swojego bezpośredniego zwierzchnika. Zmienia się to, że ludzie przestają się bać, no bo terror, nie ma już terroru, jest raczej taki ucisk. Ucisk biurokratyczno-polityczny, ale nie terror. Nie wiem, czy to jest w świadomości ludzi interesujących się historią utrwalone, że Gomułka tak naprawdę miał słabe oparcie w tych kadrach. Przez kilkanaście lat te kadry, czyli mówię ludzie pracujący w administracji partyjnej, w administracji państwowej, oni Gomułce do końca nie zaufali. To było związane z różnymi sytuacjami, ale przede wszystkim na początku no, bano się tego, że Gomułka zacznie przeprowadzać bardzo gruntowne czystki. I on zresztą w partii przeprowadził czystki, bo to było, tak jak wyliczają historycy, około 15%. No, profesor Paczkowski powiedział kiedyś, że była to największa czystka w partii. Faktem jest, że z tego, co da się wyczytać, to najczęściej te tak zwane martwe dusze wykreślano. Jeśli już to Gomułka wykreślał reformatorów, rewizjonistów, a tych o czarnej karcie stalinowskiej raczej zostawiał. Ale no trochę obraz tej partii się zmienił, natomiast ta administracja, przecież to byli ludzie często o słabym wykształceniu, że tak powiem, zindoktrynowani przez poprzednią ideologię, przez poprzednie lata i to też nie było im tak łatwo zapomnieć tego, że ten Gomułka przez dobre kilka lat był traktowany jako główny wróg partii, a teraz nagle mija w zasadzie parę miesięcy i ten główny wróg partii jest moim głównym szefem. To niełatwo im było zapomnieć. I Gomułka poza tym miał taką cechę, że on się nie spoufalał z tymi kadrami. On co najwyżej jeździł głównie do szefów komitetów wojewódzkich, ale już tam nie schodził niżej, nie gadał, nie przymilał się. I przecież na pierwszym spotkaniu po październiku 1956 roku okazało się, że tam kiedy Gomułka mówi na spotkaniu z tym aktywem partyjnym, że wy jesteście tutaj solą tej ziemi i ja na was swoją władzę oprę, to reakcja sali, to może zaskakiwać, była trochę taka, że oni oczekiwali w zasadzie przeprosin, tak? To przeproście nas teraz za te poprzednie dwa lata, tam od 54, 55, kiedy w zasadzie na nas zwalano winę za tak zwane błędy i wypaczenia. Więc tak to trochę wyglądało moim zdaniem w praktyce. Co się jeszcze ważnego zmienia? Moskwa przestaje być takim wzorem do kopiowania, takim bezapelacyjnym, tak? Tylko rzeczywiście pojawiają się tendencje odśrodkowe. W dużym uproszczeniu mówiąc, ale to między innymi dzięki temu później może pojawić się w PZP, że ten nurt nacjonalistyczny, pojawia się Moczar. No to jest już taka, niezależnie od jakby intencji i koligacji agenturalnych środowiska moczarowskiego, no był to ruch wewnętrzny, który wyszedł na powierzchnię. Uogólniając, moim zdaniem zmiana była taka, że partia totalna, czyli taka partia, w której jej przywódca jest tylko narzędziem moskiewskiego systemu, takim przekaźnikiem, zmienia się w partię wodzowską. W partię rzeczywiście zarządzaną w bardzo dużym stopniu tutaj z kraju i
Aha, do tego kadry. Kadry już obrastają, że tak powiem, w doświadczenie. Pojawia się, czy też wychodzi na wierzch po raz pierwszy chyba w dziejach partii komunistycznej w Polsce korupcja. Pojawia się trochę chęć lepszego życia, czyli kacykowie partyjni wsiadają do swoich prywatnych aut, jeżdżą na polowania, pojawiają się jakieś tam pierwsze dacze. No i co najważniejsze, mamy do czynienia, Gomułka tak naprawdę... Jak był jeszcze szefem partii w 1948 roku, no to też w dużym uproszczeniu mówiąc, ale on zarządzał ludźmi, którzy albo jeszcze zaczynali w KPP, ta grupa była nie tak wielka, kilkutysięczna, ale bardzo wpływowa, albo którzy byli związani z tym okupacyjnym PPR-em. Jak wraca w 1956 roku, to już ton zaczynają nadawać, że tak powiem, pierwsi synowie albo młodsi bracia tej grupy, a to, co się dzieje w latach 60., no to jest już zupełna zmiana, czyli przychodzi to pokolenie słynne ZM Polskie, no, Szydlak, Szlachcic, nie wiem, Teichma późniejsze, czyli ludzie, którzy nie znali KPP, oni się już wychowywali w Polsce Ludowej, w PRL-u i oni oczywiście byli zideologizowani, ale oni byli takimi już technokratami, pragmatykami władzy. Dla nich władza liczyła się dla samej władzy w dużym stopniu, a nie dla ideologii. To myślę, że tyle, jeśli chodzi o te zmiany. Wydaje mi się, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszego spotkania, biorąc pod uwagę, że czas na to spotkanie dobiegł końca. Z przystanku Historia Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie żegnają się z Państwem dr Robert Spałek, profesor Włodzimierz Suleja i dr Paweł Sasanko. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy na kolejne dyskusje w przystanku Historia w Warszawie, na kolejne przedsięwzięcia realizowane tutaj i online, i fizycznie w budynku przy ulicy Marszałkowskiej. Zapraszamy serdecznie.